samorządy bardzo dobrze dysponują środkami unijnymi. W przypadku województwa śląskiego dzisiaj, czyli w połowie perspektywy unijnej, wydaliśmy już więcej niż w całej ubiegłej perspektywie unijnej. Dzisiaj nasza łączna kwota alokowanych środków przekracza 7 miliardów złotych. To jest absolutnie niesamowity wynik. Jesteśmy wysokiej klasy fachowcami w alokowaniu tych środków unijnych. Ponad 30% środków alokujemy za pośrednictwem ZIT-ów i RIT-ów. To takie zdecentralizowane instytucje, ale to oznacza, że te środki wędrują bliżej samorządów i że samorządy same podejmują decyzje, w jaki sposób rozstrzygać konkursy, jakie inwestycje finansować. Takie są oczekiwania Komisji Europejskiej. Komisja Europejska zresztą bardzo docenia to, w jaki sposób gospodarujemy jej środkami. No i dowody tego mamy na każdym kroku. A dziś nawet strona rządowa przyznała, że samorządy świetnie sobie radzą. Na szczęście ustami wiceministra inwestycji i rozwoju. Na szczęście, dlatego że to właśnie to ministerstwo jest odpowiedzialne za jeden z centralnych programów operacyjnych.